Cześć, ja jestem Marcin Hinc i dzisiaj zapraszam Ciebie do budowy mojej jaskini, ponieważ czy możliwe jest zrobić w białym pokoju ciemne pomieszczenie? Mam nadzieję, że jest możliwe. Zapraszam. Okej, generalnie mój pokój jest biały i żeby wygodniej mi się nagrywało to wideo, pomajstruję trochę przy tym aparacie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Chociaż tak naprawdę, jakby obrócić się do tego aparatu, no to widzicie, jak to jest nagrywane. Tam w narożniku jest zlokalizowany aparat. Może go nie widać, ale to jest o to tutaj małe. Tak? Halo? I nagrywam to właśnie w ten sposób, trzymając twarz bardzo blisko aparatu i bardzo blisko źródła światła. W ten sposób ten aparat jest tak nastawiony, że jeśli on by miał raczej bardziej takie normalne wartości do nagrania, to nagranie by wyglądało w ten sposób, czyli by było zdecydowanie przepalone, za jasne. Natomiast na potrzeby tego nagrania, jako że mam tutaj wszędzie białe powierzchnie, musiałem właśnie zastosować taki trik, żeby mocne światło puścić na twarz, no i w ten sposób uzyskać przy odpowiednim ściemnieniu tego aparatu odpowiednio jasne pomieszczenie, znaczy odpowiednio ciemne pomieszczenie uzyskać przy przepalonej twarzy. No i teraz generalnie białe powierzchnie, białe ściany to jest coś najgorszego dla kogoś, kto chce nagrywać jakieś wideo, ponieważ no, białe ściany, generalnie jak sobie puszczamy komuś białe światło na twarz, a to światło też idzie gdzieś na jakiś narożnik, który jest biały, no to wtedy światło krąży po wszystkich miejscach w tym naszym pomieszczeniu. No i nie mamy takiego światła, jakie chcemy, ponieważ no, nasze światło 5 razy gdzieś tam poskręcało, nim wreszcie dotarło w miejsce, w którym miało się znaleźć. No dobra. Oczywiście, tak jak pokazywałem, można sobie z tym poradzić, robiąc właśnie taki trik, jak widziałeś na początku. Natomiast, no cóż, dzisiaj zrobimy coś nieco innego. A, jeszcze taki mały tip. Jak widzisz może tutaj jest jeszcze takie małe światełko, które generalnie jak podchodziłem na początku tego filmu do tej kamery, to nie było go widać, ponieważ ja je zasłaniałem, a było tak mocno ściemnione ten obiektyw, taka wysoka wartość przesłony, że po prostu i tak wszystko było czarne. Natomiast to światełko pomaga mi trochę, gdy podchodzę do tej kamery, żeby w ogóle coś było widać, jako że światło teraz jedyne w tym pomieszczeniu mam z tyłu, więc żeby moja twarz była widoczna, jest oto światełko. To, jak je zasłonię, to widać, że ma ono jednak spory wpływ na to, jak mnie widać. Ogólnie bardzo przepraszam za światło w tym filmie. Jak podchodzę tutaj, to mimo wszystko jestem prześwietlony, ponieważ nie chcę już przenosić tego światła z miejsca na miejsce. Więc to, co zrobiłem, żeby upiększyć moją jaskinię, czy też spowodować, że w łatwiejszy sposób się będzie robić takie materiały, to kupiłem płótno. Płótno fotograficzne, spore, takie prawie używane za 150 zł w wymiarze 3x6 metry. Generalnie sposób, w jaki te płótna są zbudowane, to jest coś takiego, że płótno jest tak naprawdę 3 metry szerokie i 6 metrów długie, gdzie to płótno po krótszym boku, po tym 3-metrowym, ma takie specjalne miejsce na włożenie rurki, żeby ono sobie wisiało gdzieś tam u góry i żeby ładnie nam zwisało w dół. Ja oczywiście zrobię to po swojemu. To znaczy powieszę je poziomo, w poprzek, czy jak to nazwać. No i teraz nastąpi ta najnudniejsza część filmu, czyli będę starał się to powiesić. Zobaczymy. Będziemy wbijali gwoździe. Oczywiście nie powinno się tak tego robić, ale... Ale co na to? Załóżmy, że jest powieszone. Więc tak, mamy sobie czarne tło, które znasz pewnie z poprzedniego filmu na tym kanale. Znaczy tego poprzedniego jeszcze nie nagrałem, ponieważ nagram go po tym, ponieważ no, musiałem to powiesić, żeby nagrać ten poprzedni, żeby ten był jako następny. Myślę, że doskonale wiesz, o co chodzi. Więc tak, jeśli teraz sobie weźmiemy nawet jakieś autonastawy, wycelujemy sobie w naszą postać ten aparat, w naszą postać
z krzesełkiem. Oczywiście postać zasłoni krzesełko, więc nie będzie jej widać. I weźmiemy sobie nawet jakieś nastawy takie, żeby tego aparatu, żeby całość była, nie wiem, jeśli będzie za jasne, no to szare tło, no będzie szare, tak? O, tak to może wyglądać. Natomiast, jeśli weźmiemy sobie je nieco ściemnimy, zrobimy czarne, dostawimy sobie bliżej naszą lampę na to tło i na naszą postać. Oczywiście najlepiej też, żeby jak najmniej światła docierało do tła, no to najlepiej odstawić to krzesełko, czy ustawić je po prostu na stojaka jak najdalej tła. No więc tak czy inaczej, teraz już nie musimy, mając czarne tło, a nie białe, nie musimy takiego mocnego i tak blisko tego światła puszczać, tylko możemy sobie po prostu puścić takie światełko, zbliżyć nieco aparat, żeby być dobrze widocznym. No i cóż, i mamy nasze czarne tło. Mam wreszcie tę swoją jaskinię. Jedna rzecz, jak już ktoś ustawia światło, oczywiście z prawej strony mogą być światło dopełniające, czyli na przykład mogę wziąć moją dodatkową lampeczkę, postawić ją na jakimś statywiku, natomiast takie światło powinno być zdecydowanie mniejsze. Teraz go nie ma, teraz jest, nie ma, jest. Zdecydowanie mniejsze, ponieważ jeśli nie mamy tego światła dopełniającego, jak widzisz, teraz moja twarz ma jakieś kontury. Często gęsto, taka dodatkowa rzecz w tym filmie, często gęsto spotyka się w filmach, szczególnie u kobiet, gdzie ta branża beauty, ale nie tylko, biznes również, gdzie generalnie twarz jest oświetlona ze wszystkich możliwych stron, ponieważ to wygląda ładnie. Niestety to samo dzieje się przy oświetlaniu bezpośrednio prosto na twarz. Wtedy twarz jakby jest totalnie płaska, nie ma żadnych cieni na niej. I no okej, okay, no jakby kobiety nie chcą, żeby było cieni, bo widać wtedy jakieś zmarszczki czy coś. Natomiast no takie oświetlenie, kiedy nieco z boku pada to światło, a to drugie dopełniające jest dopełniające, a nie również światło główne, które wali i z prawej i z lewej to samo, wtedy wygląda kadr ciekawiej. Więc tak. Jeszcze pewnie niedoskonała, nie wiem jak to finalnie będzie wyglądało tak naprawdę, więc jeszcze to jest moja niedoskonała jaskinia, ale myślę, że da się to robić jeszcze wygodniej, z mniejszym światłem, z mniejszym ciepłem też przy okazji generowanym w moją stronę, więc no cóż, myślę, że można to ocenić jako jaskinię w wersji już 1.0, wychodzi jaskinia z bety i tak z wersji beta i myślę, że będzie coś ciekawego tutaj powstawało w kolejnych edycjach. Zdaję sobie sprawę, no tak jak nie wiem, czy już mówiłem, że nie każdy sobie może wstawić coś takiego w pokój, takie, że całą ścianę jakąś, ta ściana ma 4 metry szerokości, długości, tło ma 6 metrów, więc nie każdy sobie coś takiego może wstawić do pokoju. Natomiast myślę, że każdy może sobie przybić tak naprawdę na przykład tło kartonowe. Tło kartonowe jest generalnie najbardziej podobno profesjonalnym tłem, ale też trudnym w utrzymaniu, ponieważ no, nie można go czyścić na przykład, tak? No podejrzewam, że tego tła też za często nie będę prał. Wielki kawał materiału. Natomiast myślę, że każdy może sobie wstawić jakąś, no może albo przybić do ściany, albo po prostu jakoś książkami zaczepić jakieś małe tło, które nie wiem, które tylko będzie jakby w tym kwadracie za postacią, tak? Resztę po prostu można w ogóle wyciąć albo tak ustawić kadr, żeby to tło po prostu zajmowało cały kadr, a reszty nie widać. Nie widać, że tutaj mam jakieś tam młotki porozkładane i tym podobne rzeczy. Mam nadzieję, że nie widać, bo generalnie obciach, tak? No ale w jaskini porządku być nie musi, więc tak. Jeśli są jakieś pytania, w jaki sposób, co, jak powiesić, to tło oryginalnie kosztuje niecałe 200 zł, chyba 190 zł, 3 na 6 metrów, jest ogromne. Oczywiście im mniejsze tło, tym tańsze. Ja zdecydowałem się na tekstylia, a nie na karton, też z takiego powodu, bo miałem również taki pomysł, żeby tutaj po prostu wyłożyć z tyłu gąbeczki te dźwiękochłonne, natomiast chciałem mieć małym kosztem tak naprawdę, bo jednak gąbki by wyszły droższe. Ja chciałem mieć no, ten wygląd jaskini,
czarne tło z tyłu, więc to jest najmniejszym kosztem, podejrzewam, coś takiego dokonałem. No i też druga kwestia, jeśli chodzi o tekstylia, a nie tło kartonowe, to wybrałem dlatego, żeby właśnie chociaż w minimalnym stopniu odbić tutaj echo, żeby nie było takie, żeby zminimalizować odbicie dźwięku, podczas gdy na przykład nagrywam tutaj podcast lub jakiś screencast lub kurs, no to żeby to echo było jak najmniejsze. Ja tutaj mam, zresztą to było widać na filmie, były 4 puste ściany. Tutaj jest również regał, też biały, z połyskiem, więc jakby no wszystko jest białe. Wszystko odbija w 100% dźwięk, znaczy może nie w 100%, ale wszystko doskonale odbija dźwięk. Więc chociaż tutaj neutralizując jeden narożnik, czy nawet dwa, i wieszając, zasłaniając jedną ścianę, myślę, że w jakimś tam stopniu tego echo się trochę pozbędę. Tyle jeśli chodzi o wieści dzisiejsze z jaskini. Teraz już wiesz, jak powstają te materiały, przynajmniej w tej wersji 1.0. Myślę, że dużo, dużo czasu minie, kiedy będzie jakaś kolejna wersja jaskini. Na razie będę pracował w ten sposób. No i póki co na żywo to montowałem. Jestem mega zajarany z tego pierwszego i pewnie jedynego podejścia, ponieważ jak wiecie, better done than perfect, czyli lepsze jest zrobione niż doskonałe. Wolę nagrać, przemyśleć i nagrać kolejny materiał, niż teraz bawić się z tym i gdzieś tam kombinować 10 razy i przybijać to, czy przyklejać w jakiś inny sposób. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji tego kanału oczywiście, no i do odwiedzin bloga marcinchins.pl/blog. Link pod tym wideo prowadzi do blogposta, który zawiera to wideo oraz dodatkowy opis, parę linków, gdzie kupiłem to płótno, więc też myślę, że warto odwiedzić. A przy okazji może też zapisać się na listę subskrypcyjną, gdzie wysyłam różne dodatkowe materiały. Tyle na dzisiaj. Wielkie pozdro i do zobaczyska. Yo!